Ten odcinek zawiera spoilery do kampanii Zstąpienie do Avernusa. Jeśli jesteś graczem, który rozpoczyna kampanię, wyłącz ten film. Materiał jest przeznaczony głównie dla mistrzów gry oraz osób, które nie zamierzają rozgrywać kampanii jako gracza. Cześć, z tej strony Piotr, a to jest trzecia część naszego Kto jest kim w Avernusie. Jak już wiecie, omawiamy postacie, które możecie spotkać w czasie kampanii Zstąpienie do Avernusa i powiem wam tak na wstępie, że jest to jeden z moich ulubionych odcinków. Postacie, które tym razem wam przedstawię, są bardzo charakterystyczne i wprowadzają pewien powiew świeżości do tych całych piekielnych odmętów. Więc nie przedłużając, dzisiaj skupimy się na stukniętej Gochnie i jej gangu. Sama stuknięta Gochna jest nocną wiedźmą, czyli postacią naprawdę złą. Chociaż tego nie widać, bo na pierwszy rzut oka to taka dobrotliwa staruszka. Tylko ta dobrotliwa staruszka posiada monety dusz, czyli takie monety, gdzie są uwięzione dusze różnych istot. To już nie jest tak... To już wiadomo, nie jest najlepsze, prawda? Do tego jej wiernymi sługami są krasnale. Ale o krasnalach za chwilę. Jeżeli chodzi o samą Gochnę, pragnęła doświadczyć ostatecznej niedoli, co zaprowadziło ją do Avernusa. Tam Gochna znalazła gobelin przedstawiający historię życia i upadku Anielicy Zawiel. To, w jaki sposób zawarła swój pakt i zafascynowała się jej historią. Obecnie poszukuje kolejnych artefaktów powiązanych z byłą Anielicą, a obecną przywódczynią Avernusa. Gochna kieruje się, tak jak już wspomniałem, rządzą poznania rozpaczy. Będzie sprowadzać cnotliwe istoty na złą drogę, a kiedy pozna Lulu, będzie chciała pomóc odzyskać jej wspomnienia, bo stanowią one najbardziej emocjonalny zapis historii Zawiel. Przy jej boku kroczy Miki. Miki to stworzony przez nią czarci golem ciała. Składa się on z części ciała zebranych przez Gochnę w Avernusie. Nie jest on zbyt rozgarnięty, taki wiecie, słodki brutal. Wykonuje ślepe polecenia swojej pani. Kryją też pewną tajemnicę, którą będą mogli rozwikłać bohaterowie gracze. W jego stopie utkwił fragment kościanego diabła, przez co ma ogromne trudności przy chodzeniu. Kolejna dwójka towarzyszy Gochny to Gdakacz i Łuptak, czyli dwaj kenku. Wiecie, takie wielkie sroki. Zresztą tak są nazywani przez Gochnę. Tak, nazywa ich sreczkami. Ale tak naprawdę pełnią funkcję jej adiutantów. Łuptak to typ wielkiego, milczącego wojownika. Z kolei Gdakacz jest żwawy, zrzędliwy. Jest tą bardziej kontaktową częścią tego zespołu. Obaj pracują przy machinach wojennych swojej pani. Konstruują je, konserwują. Również im bohaterowie gracze będą mogli udzielić pomocy i pomóc naprawić jedną z machin. Ale wracajmy do krasnali. W zasadzie do krasnali i świroli. Są to mordercze fej, które do Avernusa wstąpiły właśnie z Gochną. Pewnie zastanawiacie się, co może być złego w istocie, która nazywa się krasnalem. No to wyobraźcie sobie, że krasnale do tego, żeby żyć, muszą maczać swoje czapeczki w świeżej krwi. Z kolei świrole maczają je w posoce demonów. Wiadomo, są dość mroczni. Co gorsza, jeżeli tego nie uczynią przez 3 dni z rzędu, po prostu znikną. Ich zły charakter to forma adaptacji i takiego instynktu przetrwania. One muszą siać zamęt i zniszczenie. I jeszcze ciekawostka o krasnalach i świrolach. Jak wiecie, z bajek zazwyczaj krasnale to są takie malutkie istotki, które łatwo się gdzieś schowają, nie mają kłopotu ze skradaniem. Tutaj będzie inaczej.
Zarówno krasnale, jak i świrole noszą żelazne buty, przez co ich próby skradania się są bardzo trudne. I już na sam koniec tego dość krótkiego odcinka jeszcze jedna postać, która trafiła tutaj ze względu na imię. Raga Draga. To dzikołak i przywódca gangu Kwifliaków. Napadnie on na bohaterów graczy, kiedy tylko opuszczą siedzibę stukniętej gochny. Spróbuję ich pokonać i pojmać, że w celu uzyskania okupu. I to tyle na dzisiaj, a następnym razem skupimy się na różnych wataszkach Avernusa. Do usłyszenia, hej!